Cześć, jestem Patrycja i jestem przewodniczącą samorządu studentów Akademii Marynarki Wojennej. Właśnie znajdujemy się przed głównym wejściem, z którego zaczniemy serię filmów Poznajmy się. Chodźcie, pokażę Wam najciekawsze miejsca Akademii. Jest właśnie godzina 8 rano. Na naszej uczelni odbywa się teraz podniesienie flag państwowych. Ale o tym lepiej opowie Wam podchorąży Olszewski, który już na Was czeka. Podniesienie flag państwowych na Akademii Marynarki Wojennej to rytuał, który odbywa się każdego dnia o tej samej porze i w tym samym miejscu. Takiego obrazka nie zobaczycie na każdej uczelni wojskowej. My, iż jesteśmy przyszłymi oficerami marynarki, kultywujemy zwyczaje, jakie panują na okrętach polskiej marynarki wojennej. Codziennie przed godziną 8 rano załogi okrętów zbierają się w wyznaczonym miejscu na zbiórce, aby o godzinie 8 po wybiciu szklanek podnieść banderę wojenną. Na naszej Akademii, na Placu Apelowym, każdego dnia zbierają się pododdziały złożone ze wszystkich roczników. Poczet flagowy o godzinie 8.00, zgodnie ze zwyczajem okrętowym, podnosi flagi państwowe na maszcie. Zapewne dziwi Was to, dlaczego podnosimy również flagi innych państw. A to ze względu na to, że w naszych murach uczelni studiują również studenci zagraniczni. Aby okazać im szacunek do ich barw narodowych i nasz stosunek do ich samych, flagi ich państw pływają również na masztach Placu Apelowego. Wchodzimy właśnie do budynku numer 7. Przedstawię Wam tutaj m.in. rektora i prorektorów. Chodźcie! Na Akademii zdecydowanie najważniejszą osobą jest rektor. Dlatego teraz udamy się właśnie do jego biura. Dzień dobry, panie rektorze. Witam bardzo serdecznie. Bardzo poproszę o parę słów do przyszłych studentów Akademii Marynarki Wojennej. Ale może najpierw do tych, którzy są aktualni. Mam nadzieję, że mimo pandemii, pandemia się skończy i będziemy mogli w nowym roku akademickim spotkać się nie wirtualnie, tylko w rzeczywistości, czego Wam i sobie życzę. Natomiast obecnie życzę, aby ta sesja poszła gładko, ale również miłych wakacji. Do przyszłych studentów serdecznie zapraszam na pokład Akademii Marynarki Wojennej. W naszej uczelni możecie zdobyć nie tylko atrakcyjny i prestiżowy zawód oficera Marynarki Wojennej, ale również możecie zdobyć wiedzę i umiejętności, która będzie przydatna na cywilnym rynku pracy. A co najważniejsze, będziecie mogli tu również realizować swoje pasje i zainteresowania. Mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy w Akademii Marynarki Wojennej. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Kolejną osobą, którą poznacie, będzie prorektor do spraw wojskowych, a jego biuro znajduje się tuż obok biura samego rektora. Dzień dobry, panie prorektorze. Witam na pokładzie prorektora do spraw wojskowych Akademii Marynarki Wojennej. Witam całą społeczność naszej uczelni, również tych wszystkich, którzy myślą o wstąpieniu w mury naszej, jakby nie patrzeć, elitarnej uczelni, jedynej w Polsce. Cóż, prorektor do spraw wojskowych brzmi dumnie, ale też i zadań z tym związanych jest wiele. Myślę, że wszyscy są ciekawi, jakie to zadania są, tak? Zgadza się? Dokładnie. Także no, oczywiście oprócz tych zadań, których na co dzień może nie widać, czyli zapewnienie realizacji zadań przez uczelnię, bo też jesteśmy jednostką wojskową, to przede wszystkim dbanie o to, żeby nasi podchorążowie realizowali swoje działania i swoje zadania w ramach kształcenia i przygotowania do przyszłej funkcji oficera Wojska Polskiego no, w sposób jak najbardziej bezproblemowy. Natomiast przede wszystkim prorektor do spraw wojskowych to dbanie o dyscyplinę w uczelni, dbanie o właściwe morale, dbanie o realizację wszystkich zadań związanych z przygotowaniem i udziałem podchorążych również w praktykach, które się odbywają w jednostkach sił zbrojnych. Dziękuję bardzo. Zapraszam Was teraz na spotkanie z prorektorem do spraw kształcenia i studenckich, doktorem inżynierem Mariuszem Cichowskim. Dzień dobry, panie prorektorze.
Dzień dobry Pani Patrycjo, witam bardzo serdecznie w pionie kształcenia. Doktor inżynier Mariusz Mięsikowski, jestem prorektorem do spraw kształcenia i studenckich Akademii Marynarki Wojennej. I tak jak na wstępie powiedziałem, znaczy kieruję jako prorektor do spraw kształcenia i studenckich, kieruję pionem kształcenia, jestem odpowiedzialny za organizację, realizację i nadzór nad procesem kształcenia przede wszystkim tutaj studentów, bo Akademia Marynarki Wojennej to nie tylko uczelnia wojskowa, ale również i ośrodek, który kształci na kursach doskonalących oficerów i żołnierzy zawodowych, ale to nie jest akurat mój obszar odpowiedzialności. Każda uczelnia opiera się o takie trzy filary. Trzy główne filary, oczywiście jest to kształcenie na studiach wyższych, działalność naukowa i działalność wychowawcza. Prorektor do spraw kształcenia, ja łączę w sobie dwie funkcje, tak jako prorektor do spraw kształcenia i studenckich, jestem odpowiedzialny za działanie tych dwóch filarów, właśnie filaru związanego z kształceniem na studiach i wychowawcą. Bo tutaj w obszar mojej działalności również wchodzi animacja i życia kulturalnego dla studentów, życia sportowego, tutaj współzawodnictwa sportowego i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też należy wspomnieć również o tym, że prorektor do spraw kształcenia jest organem odwoławczym w przypadku spraw studentów, jeżeli student nie zgadza się z decyzją na przykład prodziekana, to wtedy może przyjść do mnie i ja tę decyzję zmienię. Jeszcze dodatkowo powiem, że jako samorząd współpracujemy z panem prorektorem, więc wszystkie projekty organizujemy wspólnie dla dobra naszych studentów. Tym razem trafiłam do biura prorektora do spraw nauki. Ale o jego obowiązkach opowiedział sam pan prorektor. Dzień dobry. Dzień dobry, prorektor do spraw nauki Akademii Marynarki Wojennej, doktor habilitowany inżynier Tomasz Kniedziewicz. Zadania prorektora do spraw nauki nie są związane bezpośrednio z kontaktami ze studentami. Dotyczą działalności naukowej uczelni, chociaż pośrednio poprzez utrzymanie statusu uczelni akademickiej, poprzez jakość prowadzenia badań, wpływają również na poziom kształcenia uczelni i status uczelni względem prowadzonych kierunków studiów. Studenci oczywiście nie trafią tutaj bezpośrednio, ponieważ nawet prowadząc czy uczestnicząc w pracach badawczych, nie będą kontaktować się bezpośrednio z planem nauki, podlegają w tym względzie pod wydziały. Natomiast wsparcie ze strony projektora do spraw nauki będzie dotyczać ich pośrednio. Natomiast co jest warte tutaj zauważenia w kwestii studentów, to jest nagroda imienia komandora doktora habilitowanego Ignacego Grozy, która przyznawana jest za wybitne walory naukowe pracy dyplomowej. Tą nagrodę może otrzymać każdy student, niezależnie od poziomu i kierunku studiów. Warunkiem jest realizacja tych badań na odpowiednim poziomie nauki. Nagroda ta przyznawana jest przez rektora w dniu inauguracji roku akademickiego. Super, dziękuję panu bardzo za odpowiedź i do zobaczenia, mam nadzieję. Do zobaczenia. Obok rektora oraz prorektorów osobą decyzyjną jest również kanclerz. Zaraz do niego pójdziemy i opowiem wam trochę o swoich obowiązkach. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry. Kanclerz Akademii Marynarki Wojennej Marek Drygas. Piąt kanclerza w uczelni zajmuje się administracją, gospodarką i także finansami. Dla studenta ważne jest o tyle to, że zajmujemy się rzeczami dla niego ważnymi, czyli tym, gdzie się uczy, w jakich warunkach się uczy, w jakich laboratoriach i w jakich warunkach może też spać tutaj u nas i nawet jeść. Także dbamy o to, żeby student miał jak najlepsze warunki do nauki, do odpoczynku, do relaksu i też do sportu, bo też dbamy o to, żeby student dbał o swoją tężyznę fizyczną. Dobrze, super, bardzo panu dziękuję. Do widzenia. Do zobaczenia.
Mamy nadzieję, że miło spędziliście z nami ten czas. A ja zapraszam Was już na kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!